dziewczyno, ruś ta wina da, że to były żarty chłopaka. Ruś ta dziewczyno, ruś ta wina da, że to były żarty Oh,
i mamy nadzieję, że niech tak zostanie do późnych godzin wieczornych albo nawet i nocnych na uroczystościach związanych ze wsią polską, na tradycyjnych polskich dożynkach, które są zwieńczeniem trudu i ciężkiej pracy rolników, którzy pracują na naszej ziemi, aby społeczeństwo miało ten przysłowiowy bochenek chleba. Dzisiaj spotykamy się tutaj w Zagórzu, w gminie Jodłowej. Tradycją, z tego co się zdążyłem zorientować, będzie, żeby każde dożynki były w innym sołectwie. Będzie to uhonorowanie pracy tych ludzi na danym sołectwie. O rozpoczęcie dzisiejszej uroczystości bardzo serdecznie zapraszam wójta gminy Jodłowa, pana Jana Janikę. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, zaproszeni goście. Witam serdecznie na gminnych dożynkach gminy Jodłowa, miejscowości Zagórze. Dzisiaj dziękujemy Bogu za urodzaj, a rolnikom za ich ciężką pracę, dzięki którym nie zabraknie nam chleba na naszych stołach. Witam serdecznie starostów dzisiejszych dożynek, panią Agatę Ciesielską i pana Tomasza Spichę. Witamy serdecznie. Witam serdecznie pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Warzechę. Witam serdecznie pana posła Mieczysława Kasprzaka, którego dzisiaj reprezentuje radny Rady Powiatu Dębickiego, pan Daniel Wójcik. Miło mi powitać władze powiatu dębickiego. Witam pana starostę powiatu dębickiego, pana Piotra Chęćka. Witam członka zarządu powiatu dębickiego, pana Andrzeja Witka. Witam serdecznie radnego Rady Powiatu, pana Wojciecha Szota. Witam serdecznie radnego Rady Powiatu, pana Mateusza Domareckiego. Mam przyjemność powitać burmistrzów, wójtów i ich zastępców. Witam panią burmistrz miasta i gminy Pilzno, panią Ewę Gołębiewską. Witam pana burmistrza miasta Dębicy, pana Mariusza Szewczyka. Witam burmistrza miasta i gminy Brzostku, pana Wojciecha Staniszewskiego. Witam wójta gminy Żraków, pana Marka Rączkę. Witam zastępcę wójta gminy Dębicy, pana Marka Mikruta. Witam zastępcę wójta gminy Jodłowa, panią Dorotę Krzyżak. Witam przybyłych księży na dzisiejszej uroczystości. Witam wardiana zakonu braci mniejszych kapucynów w Zagórzu i rektora kaplicy pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszego Serca Maryi Panny, brata Jacka Kanię. Witam księdza Jana Maciuszka. Witam brata Mirosława Burzyńskiego. Witam brata Adama Kuczyńskiego. Witam przewodniczącego Rady Gminy Jodłowa oraz radnych Rady Gminy Jodłowa w osobach. Witam przewodniczącego Rady Gminy Jodłowa, pana Romana Warzechę. Witam radnego pana Pawła Ciszczonia. Witam radnego pana Wiesława Jędrzejczyka. Witam radną panią Bożenę Kastarendę. Witam radnego pana Andrzeja Kosa. Witam radną, a zarazem sołtys z sołectwa Jodłowa Górna, panią Elżbietę Łępa. I witam radnego pana Tadeusza Raka. Witam sołtysów gminy Jodłowa w osobach.
sołtys sołectwa Dębożyn, panią Marię Balasę. Witam pana Romana Styrnę, sołtysa sołectwa Dębowa. Witam panią Annę Mikrut, sołtysa sołectwa Dzwonowa. Witam pana Ryszarda Pacanę, sołtysa sołectwa Wisowa. Witam kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dębicy, pana Zbigniewa Siedlarza. Witam komendanta Komisariatu Policji w Brzostku, komisarza Grzegorza Wronę. Z tego miejsca chciałem pogratulować ostatniego awansu, panie komisarzu, także gratulujemy. Witam prezesa gminnego OSP Jodłowa, drucha Roberta Muchę. Witam komendanta gminnego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej w Jodłowej, drucha Jana Kapłona. Witam prezesa OSP Dzwonowa, drucha Andrzeja Olszówkę. Witam komendanta OSP Dzwonowa, drucha Grzegorza Przewoźnika. Witam dyrektora szkoły podstawowej w Dębożynie, pana Jana Kociołka. Witam serdecznie sekretarz gminy Jodłowa, panią Małgorzatę Mikrut. Witam serdecznie dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej, panią Annę Nowak. Witam dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, pana Waldemara Sztogrina. Mam również przyjemność powitać przedstawicieli stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy. Witam przewodniczącą stowarzyszenia KGW w Jodłowej Górnej, panią Elżbietę Łępą, wraz ze swoim stowarzyszeniem. Witam przewodniczącą stowarzyszenia KGW w Wisowej Janie, panią Katarzynę Buras, wraz ze swoim stowarzyszeniem. Witam panią przewodniczącą KGW Nasz Dębożyn, panią Zofię Maziarkę, wraz ze swoim stowarzyszeniem. Witam przewodniczącą stowarzyszenia KGW Dębowa Razem, panią Agatę Styrna, wraz ze swoim stowarzyszeniem. W sposób szczególny witam kapelę Jodłowianie. Witam przedstawicieli mediów lokalnych, obserwatora lokalnego pana Grzegorza Króla. Witamy telewizję internetową. Witamy służby medyczne. Dziękujemy za przybycie panią Ewelinę Antos i pana Marcina Barbarzaka. Witam również stoiska, które goszczą podczas dzisiejszych dożynek. Stoisko Lasów Państwowych. Podkarpackich Parków Krajobrazowych. Oraz stoisko KRUS. Na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzisiejszego święta plonów. Dziękuję starostom dożynek, Radzie Sołeckiej oraz mieszkańcom Zagórza za ogromny wkład pracy, aby nas tutaj dzisiaj gościć. Dziękujemy. Dziękuję delegacjom oraz sołtysom za poświęcony czas, przygotowanie wieńców żniwnych, które zachwycają swoją unikowatością.
Dziękuję braciom oraz księżom za odprawioną mszę świętą i wygłoszone Słowo Boże. Bóg zapłać. Dziękuję strażakom z SPS Dwonowej, którzy dzisiaj dbają o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję kapeli Jodłowianie za oprawę muzyczną dzisiejszych dożynek. Dziękuję pracownikom Zakładu Komunalnego naszej spółki w Jodłowej za pomoc w przygotowaniu. Dziękuję, panie prezesie. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli tutaj być, żeby oddać hołd spracowanym ręką naszych rolników. Dziękuję. Szanowni państwo, drodzy rolnicy, gmina Jodłowo to typowo rolniczy rejon, usłany malowniczymi polami. Wielu mieszkańców prowadzi tu swoje gospodarstwa i z nich się utrzymuje. Dlatego też dzisiejsze dożynki mają dla lokalnej społeczności tak duże znaczenie i na stałe wpisują się w naszą tradycję gminną. Jak są one ważne, pokazuje udział wszystkich sołectw, stowarzyszeń, parafii, a także samych mieszkańców. W tym roku po raz pierwszy w naszej gminie odbywają się tutaj, za górą. I dziękuję z tego miejsca za olbrzymie zaangażowanie w przygotowanie tych dożynek starostom dożynek, Radzie Sołeckiej, jak i społeczności tej miejscowości. Jako dar dziękczynienia każde sołectwo z naszego terenu przygotowało wieńce żniwne. Wieńce przybrane zbożami, ziołami, warzywami i owocami. Tym wszystkim, czym obrodziła ziemia. Ciesząc się z rodzaju plonów, spotykamy się na dożynkach gminnych. Jest to także wyraz naszego szacunku do ciężkiej pracy rolnika. Do podejmowanych wyzwań, jakie współczesny świat stawia polskiemu gospodarzowi. Zakończone żniwa skłaniają nas do refleksji nad podjętą pracą przez was, rolnicy. Do poczucia dumy z efektów własnej pracy, mądrych decyzji i pokonywania trudności. W imieniu naszej społeczności niech mi będzie dane oddać wam hołd i podziękować za całoroczny trud. Życzę także zdrowia oraz dobrych decyzji i sprzyjającej pogody, a także opatrzności Bożej, które pomnożą wasze plony. Dzisiaj cieszymy się, że z pól zostało zebrane zboże, owoc całorocznej, wytężonej pracy. Ofity plon, wynagradzający bowiem podejmowane przez was trudy uprawy ziemi. Tym bardziej umiejmy dzisiaj docenić najmniejszy kawałek chleba, jaki Bóg nam daje przez spracowane ręce tych, którzy uprawiają ziemię. Ciesząc się razem z rolnikami, zapraszam do wspólnego świętowania tu, w Zagórzu. Życzę wszystkim mile spędzonego czasu wśród rodziny i sąsiadów oraz udanej zabawy. Niech dzięki Bożemu błogosławieństwu chleb zawsze gości na naszych stołach, a radość w naszych sercach. Szczęść Boże! Dziękujemy bardzo serdecznie. Mam pytanie, czy ktoś z państwa zechce zabrać głos? Może pan poseł Jan Warzecha. Bardzo serdecznie prosimy, panie pośle. Szanowni państwo, miło mi uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach dożynkowych w sołectwie, które uważane jest pod względem powierzchni za najmniejsze sołectwo w gminie Jodłowa. Natomiast frekwencja, wasz państwa udział tutaj pokazuje, że jest tutaj siła, że przyszliście państwo świętować i to jest bardzo dobry sygnał, panie wójcie, na to, żeby właśnie we wszystkich miejscowościach organizować takie dożynki gminne. Drodzy państwo, chciałem jako poseł i członek parlamentarnego zespołu do spraw rolnictwa
przekazać słowa wdzięczności na ręce Państwa starostów dla wszystkich rolników, ale również dla tych, którzy zajmują się przetwórstwem rolnym. Mamy takie przedsiębiorstwa w gminie i w powiecie, dla tych wszystkich, którzy obsługują rolnictwo, czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KOWR, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, KRUS, ale przecież i samorządy wspierają rolników. Od niego się piknie, od niego się piknie, za mama dokoła. Wiedziała se mama, wiedziała se mama, bo go ją lubiła. Ja jej powiedziałam, jej się nie starała. Emina Janicka nie nagadowała. Ja jej powiedziałam, by się nie starała. Emina Janicka nie nagadowała. Wy się mamko moja, jest se na płacecie. Kiedy mój wionecek, wiaterek płoniesie. Kiedy pola pudy, leciec wyzierała. Co by Janicka, nika nie spotka. Kiedy pola pudy, leciec wyzierała. Co by Janicka, nika nie spotkała. Łozlego się głosie, syroko polesie. Niech się moja nuta do Janicka niesie. Pieło mnie usłyszy, przyleci se ku mnie. Przytuli ku sobie i będzie nocuje. Pieło mnie usłyszy, przyleci se ku mnie. Przytuli ku sobie, przytuli ku sobie i będzie nocuje. Jodłowianie. Drodzy Państwo, małe dopowiedzenie, błąd z mojej strony, przepraszam najmocniej. Chciałem jeszcze powiedzieć, że list gratulacyjny wpłynął od pana wójta gminy Żyraków. Było takie, moim zdaniem, pana Marka Rączki. Przepraszam panie wójcie, przepraszam wszystkich państwa. Drodzy Państwo, jodłowianie rozpoczęli. W takim razie zapraszamy pana wójta tutaj do nas, bardzo serdecznie, pana Jana Janigę, i będziemy na scenę i będziemy rozpoczynać obrzęd dożynkowy. Zapraszam również starostów dzisiejszego tutaj przedsięwzięcia, czyli dożynek, panią Agatę Ciesielską i pana Tomasza Spiechę z Zagórza. Spichę, przepraszam. Spichę. Którzy wręczą panu wójtowi chleb.
Starostowie dzisiejszej uroczystości są mieszkańcami Zagórza, są rolnikami, gdzie uprawiają rośliny, zajmują się również hodowlą, no i po prostu reprezentują tutejszą społeczność wiejską. Panie wójcie, gospodarzu naszej gminy, składam ci chleb upieczony ze zbóż tegorocznych, który jest dziełem naszych rolników. Dziel go sprawiedliwie, aby go nigdy nikomu nie brakło. Z wielką pokorą i szacunkiem przyjmuję ten piękny bochen chleba jako owoc rolników naszej gminy i obiecuję, że będę go dzielił równo i sprawiedliwie, tak żeby nikomu go nie zabrakło. Szczęść Boże, Bóg zapłać za piękny bochen chleba. Ja tylko jeszcze dodam, że starostowie dzisiejszych dożynek, pani starościna jest radną gminy Jodłowa, a pan tutaj starosta jest sołtysem wsi Zagórze. Panie wójcie, jak każe tradycja, prosimy pierwsze kromki razem ze starościną i ze starostą pokroić. Może kogoś z gości pan zaprosi jeszcze tutaj. No i cóż, i będziemy częstować wszystkich chlebem. Tak, tak, oczywiście. Piękny. Państwo zauważyli, starostowie dożynek oraz pan wójt poszli tak zwany w lud i częstują chlebem z tegorocznych zbiorów. Tam jeszcze widzę drobne upominki. Przyniesę coś od mamusi, cebolę jako złocistą nosię, a do łóżecka pikną podusie. Cebolę jako złocistą nosię, a do łóżecka pikną podusie. I tak będziemy se gospodarzyć. Hey!
wysoki zomec ceje swego murują. Mą ładną dziewczynę, ale mi ją psują. Wysoki zomec, tu nie daj się murowa. Ty moja dziewczyno, nie daj się buntowa. Wysoki zomec, tu nie daj się murowa. Ty moja dziewczyno, nie daj się buntowa. Państwo, chciałem serdecznie powitać i cieszymy się bardzo, że przybył do nas ksiądz proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika, kustosz w Sanktuarium Dzieciątka Jezus, ksiądz Piotr Adamczyk. Witamy serdecznie, dziękujemy za przybycie. Dziękujemy bardzo. Może tutaj starosinę poproszę, tak tą chyba mogę nazwać. Bardzo serdecznie poproszę o parę słów na temat, co wieniec przedstawia, jak długo pracowaliście nad tym wieńcem, z czego jest zrobiony i tak. Nasz wieniec wykonany jest ze wszystkich podstawowych zbóż, jakie występują tutaj na terenie gminy Jodłowa. Jest i pszenica, i pszenżyto, i jęczmień, owies. Wieniec przedstawia hostię oraz nasze dzieciątko, sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej. Czas pracy, ciężko powiedzieć, bo to chwilę zeszło. To taka chwila między 1 tydzień a 3 tygodnie. Tak, między 1 a 3 tygodnie. To faktycznie drobnostka. Gorące brawa, 30 sekund dla fotoreporterów.
Pan wójt wręcza dyplom honorowy. Dziękujemy bardzo. Gorące brawa. Dziękujemy i zapraszamy drugą delegację, czyli Jodłową Górną. Delegację Jodłowej Górnej. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy Państwo to widzicie, ale ja sobie podszedłem tutaj z boku i popatrzyłem, że ten konik to jest z kaszy gryczanej, także na obiad do gularza już nie będzie. A oprócz tego to sama grzywa to jest podobno 5743 ziarna owsa. Nie wiem, kto to liczył. Proszę bardzo, ja tutaj jeszcze postaram się tu dotrzeć do Pani Staryściny, aby ktoś z Państwa... Witam pięknie. Przyjechaliśmy z Jodłowej Górnej. Nasze sołectwo co prawda jest niewielkie, ale przywieźliśmy wieniec. Dziękuję bardzo młodzieży, która ten wieniec przywiozła, bo oni są naszą nadzieją. Dziękuję również starostom, pani Marysiu i panu Mariuszowi oraz wszystkim tym, którzy po prostu przyczynili się do zorganizowania dzisiejszego wyjazdu. I z tego miejsca jako sołtys zapraszam do naszej parafii Trójcy Przenajświętszej w Jodłowej Górnej na dożynki parafialne 28, które odbędą się za tydzień w niedzielę. Również tam będziemy dziękować Panu Bogu za plony i wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Na pewno się będzie działo, znając Panią sołtys. Proszę bardzo, robimy zdjęcia pamiątkowe, uśmiechamy się, proszę Państwa. Przepiękne, nie wiem co w tych woreczkach jest, ale na pewno coś ciekawego. Także wóz jest wyładowany po same brzegi. No proszę Państwa, arcydzieło, arcydzieło. A jeszcze tylko zapytam Panią sołtys, kto był pomysłodawcą? Dziękujemy pięknie. To była Jodłowa Górna. Zapraszamy przedstawicieli sołectwa Wisowa. Delegacja. Także tradycyjnie przywitajmy ich, proszę Państwa, ciepło i gorąco. I znowu młodzież, i znowu młodzież. Brawo, brawo, grupa wieńcowa z panem sołtysem na czele. Może tu pana sołtysa poprosimy o dwa słowa na temat wieńca. Kto się przyczynił, kto się obijał, a może tego nie. Wieniec zrobiony jest ze ziarna szkół, jakie rosną na naszym terenie. Wieniec wykonywały młode gospodynie, przywieźli tu jeszcze młodsi, także czas produkcji dosyć długo, ale pomału zrobione. No, dziękuję. Brawo, brawo, proszę Państwa, to bardzo miłe i bardzo budujące, że wszyscy się udzielają, czyli młode gospodynie, młodzież też na pewno, pomagały się dziewczyny? Tak? Ale bardziej przeszkadzać, czy bardziej pracować? A jeszcze mają odciski. No to dobrze, ale na pewno ziarenko zostało rzucone, zaszczepione, także brawa gorące i dziękujemy. To była Wisowa. A my zapraszamy Dębową. Brawami delegacji z Dębowej.
brawo. I kolejna, widzicie Państwo, małe dzieło sztuki. Każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy w swoim rodzaju. Ja myślę, że tutaj więcej na temat tego wieńca to się dowiemy tutaj od osób, które tutaj mamy w delegacji. Bardzo serdecznie proszę dwa słowa. Nasz wieniec zrobiony jest ze zbóż i ziół i polnych kwiatów z ziemi dębowskiej. Przedstawia Maryję niepokalanie poczętą, bo pod takim wezwaniem jest nasz kościółek. I nad głową Maryi jest wieniec z gwiazd 12, a u góry jest hostia z kielichem, która symbolizuje, żeby jak najczęściej przystępować do Komunii Świętej. Brawo, to jeszcze tylko pytanie zadam, czy jak dużo osób mniej więcej pracowało i jak długo wam zajęło to czasu? To u nas to robiliśmy to z 4 przysiłków, na górze przymiarki, budy i Sybir. I zajęło to tak gdzieś pewnie za 3 tygodnie. Tak. Musiało na pewno klikanał się prasować. Także tym bardziej gorące brawa i podziękowania za ten trud włożony w tak piękną kompozycję. Przypominam, to jest sołectwo Dębowa. Wręczamy dyplom, jeszcze 15-20 sekund dla fotoreporterów, pamiątkowe zdjęcie, żeby uwiecznić w kronikach sołectw w gminy, że z takim to wieńcem tutaj w Zagórzu prezentowała się sołectwo Dębowa. Jeszcze raz gorące brawa i dziękujemy serdecznie. Zapraszamy grupę z Dębożyny. Szanowni Państwo, kolejni zacni goście do nas przybywają. Chciałem serdecznie powitać gospodarza tej ziemi parafialnej, księdza proboszcza z Pszczycy, kustosza sanktuarium Matki Bożej Niebowziętej Pszczyckiej. Witamy serdecznie, bo administracyjnie Zagórze należy do parafii Pszczyca. Witamy serdecznie, dziękujemy za przybycie. I widziałem też pana dyrektora szkoły podstawowej w Dębowej, szkoły podstawowej imieniem Partyzantów Armii Krajowej. Witamy serdecznie pana Franciszka Warzechę. Witamy serdecznie, ciepło i gorąco. Proszę państwa, tutaj może jest pani sołtys w delegacji, tak może dwa słowa na temat wieńca. Dzień dobry państwu. Jestem sołtysem wsi Dębożyn po sąsiedzku z Zagórzem. Nasz wieniec przedstawia obraz Pana Jezusa, serca Pana Jezusa. Z tyłu jest wyklejona monstrancja, koszyczek z pieczywem. Bardzo dziękuję naszej młodzieży, że mogła po prostu uczestniczyć i nieść ten wieniec. I życzę wszystkim miłej zabawy. Szczęść Boże. Jeszcze dyplom pamiątkowy, gratulacje i tradycyjnie 20 sekund dla fotoreporterów. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że tu lata taki dziwny przedmiot nad głowami i filmują nas z góry. Dziękujemy.
pięknie, gorące brawa. Dębożyna się zaprezentowała na scenie. Zapraszamy gospodarzy dzisiejszych, czyli sołectwo Zagórze. Brawa, brawa, gorące! Słychać te oklaski, bo nie słychałem. O, brawo, brawo. Proszę Państwa, naprawdę to trzeba doceniać ten trud i mozolną pracę, jakie włożyły tutaj przedstawicielki koł gospodyń wiejskich, czy młode gospodynie. Może Panią zapytam, jak długoście pracowały nad... Bardzo długo jeszcze zboże nie rosło na polu, a myśmy już pracowali nad tym wieńcem. Ale mam nadzieję, że to było tak graficznie tylko. A potem dopiero była kosa czy sierp? Sierp. No proszę, myślałem, że zaskoczę. Brawa dla pani. Ja pamiętam, że to tylko się sierpem rzeło, tak dobrze mówię? Rzeło. Rzeło. Nie rżnęło, tylko rzeło. Bo drzewo się rżnie, tak? No nie, bo zejdziemy na złą drogę. Zejdziemy na złą drogę. A jak długo? Ile was osób mniej więcej pracowało? No, praktycznie wszyscy, którzy tutaj są. Każdy w jakiś sposób się przyczynił do tego, żeby ten nasz piękny wieniec powstał. I rozumiem, że te wszystkie piękne kłosy to pochodzą z pól którejś z pani, nie z sąsiada. Nie, nie, to z naszych pól, z naszych. Świetnie, fajnie. Proszę? A, spał wtedy, no to też tak można. Także serce zboża, widzę pszenżyto tutaj, pszenica, owies. Także kolejna piękna rzecz, małe arcydzieło. Prosimy o wręczenie dyplomu, uczestnictwa z podziękowaniem przez pana wójta i przez starostów. A państwo gorące brawa. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, że w każdej delegacji jest przynajmniej jedna, dwie, trzy osoby z młodzieży. To bardzo dobrze świadczy o tym, że ta praca... Ale to jest ta młodzież, panie wójcie, ta młodzież jest ciutkę starsza. Dopiero... No ja jakoś nie ma wąsów jeszcze, no to... Jak to mówią, że to gdzieś do Kołaczyc się jeździło po wąsy, tak? No, ale to ciężko było wrócić stamtąd podobno. No. Także gorące oklaski jeszcze raz. Przypominam, gospodarze Zagórze. 20 sekund dla fotoreporterów. Wszystko już jest filmowane. Nie, tu kolega jeszcze kręci, nawija. A masz chociaż kasetę? No to całe szczęście. Dziękujemy pięknie, gorące brawa, podziękowanie. I mamy ostatnią, dziękujemy serdecznie. Ostatnią delegację, zapraszamy delegację z Dworowej. Państwo, Dzwonowa, podstawowy i charakterystyczny model wieńca dożynkowego w kształcie korony. Jakżeż pięknie, gustownie wykonany, ale to wszystko mi się wydaje, że zasługa jest, widzicie Państwo, kwiat młodzieży tej gminy. To jest samo doświadczenie i nie ma się co dziwić, że właśnie taki wieniec został zrobiony. Może dwa słowa na temat, a przepraszam. Znaczy młodzież starsza, chciałem powiedzieć. Dziękuję za słowa, bardzo miłe, serdecznie dziękujemy. Pan też do młodzieży się nam zalicza.
Przybyliśmy dzisiaj tutaj z Dzwonowej, z sąsiedniej wioski, graniczymy z Zagórzem. Chciałam powiedzieć, że Wieniec już jest raz oświęcony, bo my jesteśmy taką specyficzną wsią, bo mamy parafię w Lubczy na Małopolsce, a gminę Jodłowa, no w gminie przychodzimy do gminy Jodłowa. My mamy wieniec, można powiedzieć, starodawny, korona. Symbol Matki Boskiej, królowy łanów i zbóż. Symbol miłości, wierności, poszanowania dla chleba. Tak jak tutaj się Pan wyraził, młodzież, ale póki ta młodzież będzie żyć, to jednak będziemy dbać o tradycję i zawsze będziemy wić wieniec dla Matki Boskiej, bo tym właśnie szanujemy Matkę Boską i właśnie ona nam daje zdrowie, siłę do wykonywania wieńców. Ale koło nasze, jesteśmy jako koło, ale wieniec wykonywała nasza koleżanka, która ma talent do tego, bo jednak Bosia dała każdej pani jakiś inny talent. Basia Huda właśnie wykonała samodzielnie wieniec. Wieniec jest wykonany tradycyjnie, nie ma nic, żadnych plastików, sztuczności. Jest wykonany ze zboża jęczmienia, pszenicy i kwiatów, suszonych kwiatów. Oklejony jest kwiatkami z ziarna dyni. No i właśnie dzisiaj prosimy w ten dzień szczególny o zdrowie dla wszystkich, dla nas i pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy, proszę Państwa, gorące brawa. To zaraz jeszcze tutaj. To dlatego ja też sobie, proszę Państwa, pozwoliłem powiedzieć w ten sposób, że to młodzież starsza wykonywała, bo naprawdę to widać było. Ja tylko dodam, że wszystko jest podobno wiązane, a raczej jestem pewien, że związane sznurkiem i klejone. Żadne tam jakieś inne historie nie są. A dynia jest prawdziwa, bo odłupałem już jeden, a tu są jeszcze orzechy pod spodem, ale to będziemy łupać później. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że jeszcze ten wieniec będzie dwa razy, jak Bozia da doczekać oświęcony. Jedziemy na dożynki wojewódzkie, a później, jak zwykle, na dożynki do Zawady, bo tam jest naprawdę klimat, tak serce do Matki Boskiej właśnie w tej modlitwy wznosimy i tam otrzymujemy łaski od zawadzki matusi. Dziękuję. No brawo. Myślę, że chyba godniejszego reprezentanta tutaj gminy, żeby jechać na dożynki wojewódzkie, to nie będzie jak ten wieniec. Jak Państwo uważacie? Tak, tak, tak. Piękny, piękny, piękny. Jeszcze raz gorące brawa, proszę Państwa, dla Dzwonowej. Dziękujemy pięknie. Bardzo serdecznie teraz proszę o zabranie głosu w Starościnie panią Agatę Ciesielską. Dożynki to wielkie święto rolników, którzy dziękują Panu Bogu za szczęśliwe zebranie plonów. Z tej okazji składamy Wam, drodzy rolnicy, najserdeczniejsze podziękowania za całoroczny trud i głębokie przywiązanie do narodowej tradycji. Życzymy zdrowia, wytrwałości oraz obfitych plonów. Jako starostowie dożynek gminnych zapraszamy wszystkich do miłego świętowania. I zapraszamy do miłej zabawy. Zagórzanin i ich gości. Proszę Państwa, obrzęd tradycyjny się kończy, dlatego poprosimy jeszcze Jodłowian na rozchodniaka tak zwanego. Coś tak pod nogę zagrajcie, po waszemu, po naszemu. Czyli polecka pod nogę. O! Thank you.
Ormianie grali, śpiewali dla Państwa. Gorące brawa, dziękujemy pięknie za umilenie tego fantastycznego obrzędu dożynkowego. Proszę Państwa, a my teraz, żeby pociągnąć ten temat dalej, bo jako że dożynki to święto wsi polskiej, rolników i wszystkich, którzy są związani w jakiś sposób z rolnictwem, to zaprezentujemy Państwu wiązkę melodii, śpiewów, tańców.